Jest z nami Hubert Adamczyk, witam serdecznie. Dzień dobry. Hubert, pytania od dziennikarzy dotyczą także tych indywidualnych osiągnięć, jak i wyników drużyny. Pierwsze pytanie, Jakub Treć, Przegląd Sportowy. Hubert, nie sposób nie zauważyć waszej poprawy gry względem jesieni. Gdybyś miał wskazać główne elementy, które poprawiliście zimą i teraz na początku roku, to co byś wskazał? W czym tkwi różnica lepszych wyników? No różnica, no tą różnicę na pewno składa się wiele czynników, ale myślę, że jest dużo większa intensywność w naszym bieganiu, w naszej też grze ofensywnej. Jest trochę więcej też, można powiedzieć, polotu i pewności siebie. A jeśli chodzi o defensywę, no to na pewno jesteśmy bardziej konsekwentni i też myślę, że to ustawienie, w którym teraz gramy, też determinuje naszą lepszą postawę w defensywie i takie wyczekiwanie przeciwnika, co jak widać jest skuteczne. Damian Konwent, Trójmiasto.pl. Pierwsze pytanie. Podczas ostatniej transmisji waszego meczu padło sformułowanie, że zimą chciało cię pół ekstraklasy. Czy faktycznie było takie zainteresowanie? Czy miałeś dylemat, czy zostać, czy odejść, czy od razu założyłeś, że na oferty będziesz patrzył dopiero po sezonie? Do mnie żadna taka informacja nie dotarła, to już trzeba było rozmawiać z ludźmi, którzy odpowiadają za takie struktury w klubie. No, ja się zajmuję tylko boiskiem. Drugie pytanie od pana Damiana. Jesteś wychwalany, potwierdzają to również statystyki i twoja gra na boisku. Co sprawia, że tak błyszczysz w pierwszej lidze? Poziom, zmiana twojego podejścia, czy może to, że wreszcie na ciebie tak postawiono? I co sprawiło, że w pierwszej lidze jesteś gwiazdą, a w ekstraklasie byłeś jednym z wielu? To oczywiście stwierdzenie dziennikarza. Czy masz jakieś wnioski, co w ekstraklasie robiłeś nie tak, czy po prostu była to kwestia rozwoju i... To była raczej kwestia po prostu tego, że nie miałem takiej pozycji w klubie, nie? Nie grałem tak regularnie, wiadomo, że na jakieś wyniki zawodnika, w szczególności w tej formacji ofensywnej, składa się na jakieś takie zaufanie, pewność, która buduje pewność siebie i tak dalej. Także myślę, że to było głównym jakby czynnikiem, no bo tych minut nie miałem za dużo, żeby nie powiedzieć, że grałem bardzo rzadko. I myślę, że to było głównym jakimś takim czynnikiem, który wpływał na to, że to wyglądało tak, a nie inaczej. No tutaj cieszę się, że dostałem zaufanie i też jakby zespół, cała gra zespołu, ten techniczny jakby styl, preferencje jakieś do gry w piłkę tutaj też dużo mi dają i na pewno też wpływają na to, że udaje mi się i asystować, i strzelać, no i oby tak zostało. Dwa pytania od Jakuba Trecia z Przeglądu Sportowego. Pierwsze. O pierwszej lidze często się mówi, że jest bardzo fizyczna, jest mało miejsca, trzeba się nastawić na agresywną grę. Jak ty się w tym towarzystwie odnajdujesz jako zawodnik bardzo techniczny? Odczuwasz w trakcie meczu, że rywal próbuje cię powstrzymać właśnie fizycznością? Prawdę mówiąc, nie skupiam się na takich aspektach. No, po prostu wiadomo, że każdy rywal broni jak potrafi. Wiele zespołów ma taką, a nie inną taktykę. Niektórzy po prostu stoją niżej, drudzy agresywnie grają i myślę, że nie ma znaczenia, czy to jest pierwsza liga Ekstraklasa, czy jakakolwiek inna liga na świecie, to z tym wszystkim trzeba się zderzyć, a wręcz można powiedzieć, że w pierwszej lidze jest ta intensywność bronienia dosyć duża, bo te zespoły, które są plasowane niżej w tabeli, naprawdę często potrafią dobrze i konsekwentnie bronić, także no, trzeba się do każdej sytuacji dostosować, to myślę, jest normalne. Patrząc na liczby, to pewnie jeden z lepszych sezonów w twojej karierze. Sam też czujesz, że osiągnąłeś stabilizację i potrafisz regularnie utrzymać wysoki poziom? Czy jeszcze jakieś rezerwy? No myślę, że jakieś rezerwy jeszcze są. No, wiadomo, że najważniejsze w piłce jest ta regularność i cieszę się, że ona przyszła właśnie w tym momencie i przeszła na jakiś wyższy poziom w Arce, bo no, tak jak mówię, no, ten klub, po prostu ta atmosfera tutaj, która panuje, no, zasługuje też na to, żebyśmy awansowali do tej ekstraklasy, także cieszę się, że to akurat przyszło teraz. I na koniec dwa pytania. Jarosław Woliński, magazyn Pomorski. Pierwsze, czy po bardzo dobrej serii w lidze coraz głośniej mówi się o bezpośrednim awansie w szatni, czy nie poruszacie tego tematu i gracie na razie swoje, patrzycie na każdy kolejny mecz? Patrzymy na każdy kolejny mecz, ale ten temat jest poruszany od początku. No. Po to trenujemy ciężko i ten okres przygotowawczy również dobrze przepracowaliśmy po to, żeby no patrzeć w górę, a nie za siebie w tej tabeli. I myślę, że to drugie miejsce przy naszej dobrej, konsekwentnej grze w następnych spotkaniach jest realne, bo znamy też swoją wartość. Graliśmy z Widzewem dwa razy, zdobyliśmy 6 punktów, więc wiemy, że jesteśmy w stanie tą punktową różnicę zniwelować. Na koniec pytanie o rywala sobotniego.
Czy mecz z GKS-em, z którym wygraliście na wyjeździe 4-2 i ostatnio akcentem przeciwnik leży, to dla Was kolejny mecz, który łatwo wygracie, czy nastawiasz się na ciężkie spotkanie, w którym przeciwnik będzie być może murował dostęp do własnej bramki i potrzebna będzie cierpliwość w grze, o której często wspomina trener? Myślę, że ta cierpliwość będzie kluczowa w tym meczu i nie podchodzimy do żadnego, prawdę mówiąc, rywala jako do zespołu, który nam w jakiś sposób leży i będzie łatwiej, tylko każdy mecz, a przede wszystkim z tymi zespołami właśnie ze środka, czy tabeli, czy z tymi, które się plasują trochę niżej, są bardzo ciężkie, bo tak jak mówiłem wcześniej, każdy rywal tutaj jest wymagający i potrafi i bronić, i wyprowadzać kontry, także myślę, że kluczowe będzie to zaangażowanie i pełne skupienie, bo na pewno nie zlekceważymy rywala pomimo tego pierwszego wyniku, który też tam łatwo nam nie przyszedł. W takim razie czekamy na zwycięstwo w sobotę. Dziękuję.